Przy szkole podstawowej numer 4 powstaje nowe boisko. Podczas przygotowywania terenu pod budowę robotnicy natrafili na fundamenty średniowiecznych zabudowań. Do akcji wkroczyli archeolodzy z Raciborskiego Muzeum. Trwa zabezpieczanie znaleziska. Przy szkole podstawowej numer 4 mają powstać dwa boiska wielofunkcyjne, skocznia do skoków w dal oraz 60-metrowa bieżnia. Prace rozpoczęły się 27 lipca. I rozpoczęliśmy od przygotowania placu budowy, a później od korytowania pod powierzchnię boiska. Korytowanie to jest takie zdejmowanie tej wierzchniej warstwy ziemi. Czy Państwo spodziewali się, że można tutaj natrafić na takie perełki? Tak, spodziewaliśmy się, ponieważ już na etapie projektu było to zaznaczone, że w tym miejscu może znajdować się ten mur. Nie było to konkretnie określone co do metra nawet, ale było wiadomo, że tutaj coś będzie. Ruiny budowli wyglądają imponująco. Wykopalisko to fragment miejskiego muru obronnego, który został wybudowany pod koniec XIII wieku. Kiedyś Racibórz był otoczony murami miejskimi, które miały ponad 1800 metrów długości. Mury te miały 7 metrów wysokości i szerokość ponad 2,5 metra. Także była to ogromna konstrukcja. I podczas budowy boiska, na którym teraz się znajdujemy, odkryliśmy ten mur na odcinku o długości około 60 metrów. No, stwarza to niepowtarzalną okazję przebadania dokładnie, jak ten mur był budowany, jakich cegieł używano, jakiej zaprawy, w jakim wątku był budowany i sprawdzenie jego przebiegu konkretnego. Okazało się, że na tym odsłoniętym odcinku znaleźliśmy już zarysy baszty. Z badań archeologów wynika, że mur był rozbudowywany na przestrzeni dziesiątek lat. Często zdarzały się takie sytuacje, że wykorzystywano ten mur jako na przykład tylną ścianę jakiegoś budynku gospodarczego czy mieszkalnego. I w tym przypadku też to widzimy, że do tych średniowiecznych cegieł często są doklejone, doczepione cegły nowe, XIX-wieczne, nawet XX-wieczne. I widać, że ten mur po prostu przez pewien czas współegzystował z nowszymi budynkami. Potem w latach 60., jak budowano boisko szkolne, po prostu te wszystkie budynki, które tutaj stały, zostały zniszczone, zrównane z ziemią, łącznie z tym murem i zasypane. Baszta jest nowym odkryciem. Nikt nie wiedział, gdzie znajdowała się wcześniej. Podejrzewaliśmy, że od tej strony południowo-zachodniej, od której strony ten mur w tej chwili miasto otacza na terenie tej szkoły, znajdowały się jakieś umocnienia inne poza murem. No i w tej chwili wiemy, że już na pewno, że jest ta jedna baszta. Oprócz tego odnaleźliśmy też XIX-wieczną bramę wodną. W 1835 roku przebito część murów miejskich po to, żeby stworzyć nowe przejście, które służyło celom przeciwpożarowym. No i było to nazwane bramą wodną i my ten właśnie fragment muru w tej chwili też odkopujemy. Muzealnicy przeprowadzają teraz typowo ratownicze badania archeologiczne. Oczyścimy ten mur, zrobimy dokładną dokumentację rysunkową, fotograficzną, opisową. I po dokonaniu tych wszystkich zabiegów powstanie z tego konkretne sprawozdanie naukowe, jakieś publikacje. Zabytki, które znajdziemy, oczywiście trafiają do muzeum. No i po tych wszystkich naszych pracach, które potrwają około kilku tygodni, w tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować, mur ten zostanie po prostu zasypany i na nim będzie nawierzchnia boiska, na której będą ćwiczyły dzieci. Inwestycja ma być gotowa w październiku, jednak archeolodzy podkreślają, że wszystko zależy od tego, jak długo będą trwały ich prace. Czy dzieci zdążą tu trenować się, zanim przyjdzie zima? Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Pewne jest jednak to, że choć nowe powstające boisko będzie mogło się pochwalić wielowiekową tradycją, którą ma za, a właściwie pod sobą.